Jaka jest teraz stopa bezrobocia w Polsce? Opublikowano dzisiaj najnowsze, nie opublikowano jeszcze, ale są już najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia w Polsce. Proszę? 3,4. Jesteśmy na trzecim miejscu. Są Czesi, Niemcy i my. Na 28 państw. 3,4. Pamiętacie ten czas, kiedy jakby było największym nieszczęściem było bezrobocie, kiedy ludzie, że tak powiem, tracili w ogóle sens życia. W ogóle, że tak powiem, samobójstwa popełniali, kiedy wszystko się rozpadało, kiedy można było wyjść w Piotrkowie, w Skierniewicach, w Radomsku na targ, na bazar i tam ludzie wynosili jakieś skorupy z domu, żeby tylko te dwa złote dostać. Jakieś stare rzeczy, no w ogóle cokolwiek, garnki, nieganki, śruby, prawda, fragmenty starych rowerów, no w ogóle czegokolwiek, żeby tylko przeżyć do jutra czy do pojutrza, bo nie było pracy. Bo nie było pracy. Teraz 3,4. 3,4 to oznacza, że to jest, tak powiem, poniżej progu normalnej fluktuacji między jedną pracą a drugą. Na przykład światło nam gaszą i myślą, że my się tego przestraszymy. Wiadomo, że się nie przestraszymy. Proponowałbym, żeby nacisnąć znowu ten guzik, żeby to się nam zapaliło. Więc taka jest różnica, ale chcę też, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, to jest wynik rządów Prawa i Sprawiedliwości. No przecież 3 lata temu było inaczej. Słuchajcie, telefony mają latarki. No ale także baterie. To jest wynik uruchomienia wewnętrznych sił narodu. Tutaj nie było żadnego cudu. Tak mogło być od początku. Tak mogło być od początku. Nie musiała Polska przechodzić przez ten straszliwy okres upokarzania.